ta rywalizacja między Pit Ladies jest naprawdę duża. Z rundy na rundę adrenalina rośnie. To prawda. Mamy bardzo małą jakby różnicę punktową, więc myślę, że na tej rundzie teraz mogą się podziać różne rzeczy. Jak myślisz, jak to będzie? Jak ją przewidujesz? Zobaczymy. Ciężko przewidywać, no bo jak już się dowiedzieliśmy, jak już zobaczyliśmy w poprzednich rundach, te zawody są nieprzewidywalne i możemy sobie jedne rzeczy obstawiać, a inne się dzieją, więc no zobaczymy, co tutaj się podzieje. Dzisiaj przyjechałaś na trening razem ze swoim teamem. Jak przygotowujecie się do startu? Jak przygotowujemy się do startu? No na pewno musimy mieć sprzęt dobrze przygotowany, bo mamy opony deszczowe, oleje powymieniane. No i przygotowaliśmy się też mentalnie, że będziemy walczyć tutaj do końca. A jak pogoda? Pogoda miała być ładna, a troszkę nas zaskakuje, troszkę się zmienia. Też zobaczymy, co będzie. No dostosujemy się do warunków. Opony jakie? Bo też chyba nie wiadomo, czy jednak iść w te na deszcz, czy jednak nie. Jeszcze nie wiadomo. Na razie będziemy chyba wyjeżdżać na deszczówkach na te początkowe treningi. Później podobno ma być lepiej, to pewnie znowu zmienimy. No a jutro myślę, że to będzie loteria. Jutro będziemy zmieniać opony na czas. Sezonu, jak byś go podsumowała? Na pewno jako sezon bardzo taki ciekawy, ponieważ no, dużo rzeczy się podziało, takich, które były bardzo nieprzewidywalne, bardzo różne niż powiedzmy takie standardowe zawody, standardowy sezon. No, jednym słowem bym powiedziała, że bardzo, bardzo dziwny był ten sezon. Po prostu. A jakie wnioski na przyszły rok? No na pewno trzeba dużo trenować, bo wszyscy tutaj na padoku bardzo dużo trenują i się każdy polepsza. Ten poziom rywalizacji jest z zawodów na zawody coraz większy tak naprawdę, więc trzeba trenować, poprawiać swoje błędy i walczyć od przyszłego sezonu, od początku.